Cholera, to Konrad to jest rider, pani. Jak z młodzieżą się integrować. Gaśta te sprzęty. Wiesz jakiego masz VMAXa u siebie? Nie wiem. Możemy później sprawdzić, co? Ile leci twój sprzęt. A ile masz lat? 13. O, jeszcze młodszy od Konrada. Konrad ma 11. Jaki 11? Żartuję, majster. Jak się jedzie? Spoko, co? Fajnie. Wiesz, że Adrian tu na górę wchodzi i oni na bunkier? Na górę wchodzili na bunkier. No to co? Ja to tak jak patrzę, jak to przykrzywione jest, to nie mam zaufania, żeby tu wejść. Nie mam do środka? Właśnie. Ała. Majster, zaraz spadniesz. Mówię, że nie mam zaufania. Tam jest woda w środku. Na dole? Tam prawdopodobnie w tamtej ścianie. Ja pierdolę. Dużo ogólnie bunkrów jest. No dużo, dużo. A patrz, jaki tu, jakie grube łańcuchy tu. Wiesz, ile tu by było złomu? No, mega dużo. Ja by to wszystko powykuwał, to... Tylko weź to powykuwaj, jak to z drill betonu, no właśnie, nie? Właśnie, kto same ile waży? No.
lokalu pewnie, gdzie my jesteśmy. Możemy się z nim umówić tu przy pomniku u Żydów. Mhm. Dobrze. Muszę się polecić z wami. Ostatni na przelot, jaki poleciałeś, to Yamaha się zesrała. Lepiej nie ryzykujmy. No ale... Spokojnie, spokojnie. Jak na wojnie, ogarniemy. Jeszcze ci buzer trzeba kupić, może ktoś ci wyśle, jakiś dobry widz. Ale co? Czyli taki turzec, tu i tu ochrona. A ja mam. Ale nie taka zbroja, że i na ręce, tylko sam tutaj. No. Dobra, teraz trochę technicznego podjazdu. Pierwszy bieg i jak będziecie pod górę, to do oporu. No. Konrad, przejedź. Nie. Do przodu. Albo dobra. Z chłopakami, jakieś zjazdy sobie poćwiczymy czy coś. Tylny hamulec, no nie? Tylny hamulec. I do tyłu. Dasz radę? Musisz tak. Tylny hamulec i do tyłu się odchylić. I w lewo jedź sobie od razu. Ale poszedłeś. Nie, bo mogłeś nawet na wyłączonym silniku, wiesz. Jedziemy? Luz wrzuć i wykręć sobie i musisz opór gaz. No? Ja bym tak próbował, gdzie ty teraz podjechałeś, ale się boję. Czego? Bo tam jest piasek na boczce. Trzeba mocno gaz trzymać na dwójce, trójce, tak jak ty. Bo tak to się zakopiesz, wiesz? Sobie wykręć tak ręcznie i tam wyjedź, bo tutaj to nie podjedziesz na tej oponie, majster. No ale musisz tu tak jak ja jechałem stamtąd. I opór gaz na dwójce albo trójce. Na trójce nawet. No. No dasz radę, chłopaki. Trzeba śniadanie jeść do enduro. Czekaj, Konrad. Dwójka. I opór. To trójka nawet. Może. Kurde, majster. Nie, nawet nie ryzykuję. Tak? Tu koleżka pierwszy raz jest z nami. Młody też tu podjeżdża. Nie, opony nie ma. To co, jedziemy już po Pawła, on rusza. Chyba musisz mu pomóc wypchnąć. Polecisz? I pomyśl, jakby był tu sam.
No dobra, powiem wam, że trochę was ponagrywam dzisiaj. Ja też. Adaś już przyjechał, będzie zaraz na wsi. To z nim pojeździmy trochę. O. To możemy i dalej troszkę pojeździć. Możemy, no Jezu. Mamy paliwo to. Tylko Paweł będzie powoli jeździł. Powoli. Pojedziemy tam na wysypisko może. Gdzie? No tam co robiliśmy zawody w lesie. O, tam tak. Tam jest spoko. Po tym leśnym. Zrobimy. Ej, mierzymy czas. Zrobimy wam zawody, młodzieży. Mierzymy czas. Co? Ja przegram. No to co, ale spróbujemy, wiesz. Ja dopiero 2 miesiące jeszcze. Co tam niebieskiego jest? Widzisz? Ja nie widzę. No. Duchy. To jedziemy teraz po ten. Uciekaj. Uciekaj, duchu. Patrz, to śmieci wyjebał. Ostatnio tego nie było. No, to świeże śmieci. Ktoś wypierdzielił. Ducha przywieźli z portu. Ducha? No. Ty, ale kurde. No ostatnio tego nie było, jak tu jeździliśmy. Teraz ktoś musiał wyrzucić. No dobra, to dawajcie pod ten pomnik żydowski i do mnie.